Cześć kochani, ja dopiero wstałam i chciałam Was z góry przeprosić za te dni, w których nie nagrywałam, ale niestety miałam zajęcia na uczelni, także nawet nie miałabym kiedy, nawet jakbym bardzo chciała. Wczoraj byłam w pracy, dzisiaj mam dzień wolny, także stwierdziłam, że dzisiaj dla Was troszeczkę ponagrywam i z góry przepraszam za mój głos, ale niestety wczoraj skończył mi się antybiotyk, a troszeczkę nie za bardzo, że tak powiem, mi pomógł i dalej się źle czuję, więc jeszcze troszeczkę wolniej gardło. Zobaczcie, co mi wczoraj kupił Daniel. Taki kochany. Zaraz sprawdzimy, co tam jest w środku. Ciężko mi to będzie otworzyć się jedną ręką. Zobaczcie, co tu się znalazło. Coś bardzo słodkiego. Hello Kitty. W domku swoim. Jakaś dziewczynka by się na pewno cieszyła. Dzisiaj właśnie jeszcze będę szła może do miasta pooglądać jakieś prezenty pod choinkę, bo nie wiem, czy będę miała później czas, bo tak naprawdę pracuję teraz praktycznie codziennie, więc ciężko będzie właśnie znaleźć czas, żeby wyrwać się na te zakupy i coś pokupować, a niestety wcześniej o tym nie pomyślałam, żeby to zrobić, także zrobię to dzisiaj i z góry Was przepraszam za to, jak wygląda, bo właśnie widzę, że trochę dziwnie, ale mam napuchnięte oczy. Za chwilę zrobię maseczkę, chyba aż za długo dzisiaj spałam, bo położyłam się o 20, jest godzina 10 i po prostu aż mi głowa boli. Już się właśnie ubrałam, teraz pójdę sobie zrobić maseczkę, później się pomaluję i zajdę jeść. Pokażę Wam, w co jestem ubrana. Mam taką zwykłą bluzę. Bluza jest, z tego co pamiętam, zamawiałam ją w Dizzy. Mam takie spodnie zwykłe i kapcie z pepką. Nałożoną maseczkę na twarz. Teraz idę szybciutko zjeść. Mam nadzieję, że nikogo nie wystraszę. Ja już właśnie zrobiłam sobie śniadanko. Mam kanapki z sałatą, z szynką i ze szczypiorkiem. I tutaj mam jeszcze herbatę obok. I jeszcze tutaj moja herbatka właśnie. Także zabieram się do jedzenia. Dobrze, kochani, ja lecę zmyć tą maseczkę i się do Was odezwę. Już się pomalowałam, jak widać. Dzisiaj mam taki bardzo delikatny makijaż, nawet szczerze mówiąc na twarzy nic nie mam, żadnego podkładu, bo po prostu nie wzięłam tutaj. Jedynie korektor w niektórych miejscach. Ale widzę, że ładnie moja cera wygląda z tego względu, że jestem strasznie prześwietlona, nie wiem czemu. Ale tak, tak jak widać, właśnie się uczesałam, umalowałam i czekam, aż napisze do mnie Daniel, bo nie wiem, czy będzie chciał iść ze mną do miasta, czy mam iść po prostu sama. Ja za chwilę wychodzę do miasta, bo mój śpioch już wstał i dał mi znać, że po prostu do mnie dojdzie. Także ja się ubieram i zmykam. Na razie jeszcze leżę, łóżko mnie przyciąga i nie chce mnie wypuścić. Ja nakładam czapkę, kurtkę i wychodzę. Zestaw staw. Ciekawe, czy ten krem będzie dobry. W sumie jakiś ziaj. Krem do rąk do suchej skóry i do podrażnionej. Moja mama strasznie dużo kremów używa. I taki to na noc. Regenerujący. Coraz sucha i wrażliwa. W ogóle w Rossmanie była taka przecena, że za ten kubek, który kupiłam tacie za 10 zł, jest przecena z 15,90 na 12,90. Także musieli podwyższyć cenę, żeby ludzie myśleli, że to jest przecena, więc super.
tam jestem cała czerwona. No światło. Wyłączę to światło. Patrz, co oni robią, czego oni... Ale się wpakowaliśmy. Już jesteśmy w domu, ale za chwilę znowu jedziemy i po prostu nie wiedziałam, że będzie taki dzień cały czas praktycznie w aucie i nie będzie nas w domu, ale właśnie będziemy jechali po Daniela siostrę i ja wrócę i Daniel później jeszcze będzie musiał jechać, także dzień cały w rozjazdach. Ja za chwilę idę się myć i będę szła spać, bo jestem strasznie zmęczona. Może nie jest jakoś bardzo późno, ale po prostu same mi się zamykają oczy, jeszcze tak strasznie boli mnie gardło, że to jest coś strasznego. Jutro mama ma mnie właśnie zapisać do lekarza, żebym dał mi jakiś antybiotyk albo jakieś leki, bo nie chcę się po prostu męczyć. I chciałam Was zapytać o jakąś fajną książkę. Jeśli znacie naprawdę fajną książkę, godną polecenia, to możecie napisać mi na dole, bo mam ochotę coś fajnego przeczytać, a nie wiem za bardzo co, także piszcie na dole. A jak się kładę spać, dobranoc!